Jesienna tapeta zawitała na moim iMacu, w mojej sypialni. Cześć kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Postanowiłam, że o kilku rzeczach chciałabym wam dzisiaj powiedzieć, o kilku rzeczach chciałabym wam opowiedzieć. Ja dzisiaj rano byłam już na spotkaniu z moją koleżanką, byłyśmy na pysznej herbatce miętowej z Lukrecją. Polecam, jest naprawdę fantastyczna. Kolejna herbatka, którą piję, to oczywiście w moim ukochanym kubeczku z Tesco. Naprawdę jestem w tych kubkach zakochana, już wam mówiłam. Jeżeli będziecie na dziale domowym w Tesco, to koniecznie zajrzyjcie, bo kubeczki wyglądają naprawdę pięknie. No i cały czas pytacie się mnie, jakie ja ostatnio herbatki piję. W ostatnim vlogu pokazywałam wam moją nowość, którą z czystym serduchem mogę polecić. Mowa tutaj o tej herbatce, słuchajcie, czarna porzeczka i wanilia. Smakuje naprawdę rewelacyjnie, także jeżeli macie gdzieś w pobliżu Lidla, to polecam serdecznie, bo naprawdę warto, herbatka jest pyszna. A ja dzisiaj piję sobie oczywiście herbatkę z Twinings, truskawka i mango. I to jest taki mój numer jeden. Pierwsza herbatka chyba, którą kupiłam sobie będąc w Londynie, to właśnie była ta. I tą herbatką zarażam wszystkich swoich znajomych i domowników. Także popijam sobie herbatkę i postanowiłam, że... Okna mam otwarte, bo dzisiaj dość ładna pogoda w Londynie, nie ma słoneczka, jest dość pochmurno, ale ciepło. No i postanowiłam, że, słuchajcie, duchy, po prostu duchy, paliło się światło w kuchni i przestało się palić światło w kuchni. My mamy tu takie holagenki, nie wiem, czy się popsuło coś, czy po prostu mamy tutaj jakiegoś ducha, ale spojrzałam sobie w podgląd i widzę, że po prostu światło zgasło. Dobra, ale nie o tym dzisiaj. Zwierzaki oczywiście są ze mną w pokoju, mam nadzieję, że będą grzeczne. Lili została przekupiona taką wędzoną łapką, kurzą wędzoną łapką, także możecie słychać, jak tam różne odgłosy wydaje. O czym dzisiaj? Dzisiaj chciałabym wam powiedzieć troszeczkę o tym, że no już wielkimi krokami zbliża się mój poród i muszę wam powiedzieć, że jestem coraz bardziej zestresowana. Jest 37 tydzień, także jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to słuchajcie, już zostało naprawdę bardzo, bardzo mało czasu, no bo 37 tydzień, to sami sobie wyobraźcie, jak mało czasu zostało. Bardzo wiele z was pyta się mnie o to, czy nagram filmik, co spakowałam ze sobą do szpitala dla maleństwa i dla siebie. Takiego filmiku nie będzie, ja już i tak dużo mówię o swojej ciąży, ale tak jak mówiłam, na Boogie Silver będą się pojawiały tylko hole, baby hole dla maleństwa. No a tutaj już jakoś jak będzie maleństwo, to na pewno ta tematyka dziecięca będzie się gdzieś wkradała, ale póki co torby do szpitala dla siebie i dla maluszka nie mam zamiaru nagrywać. Tak, jestem już spakowana, zostało mi tylko po prostu wsadzić jakieś tam pierdółki typu dokumenty, ładowarka do telefonu, aparat, telefon, a tak wszystko już po prostu czeka. Patrzcie, zapaliło się światło. Oh my god. Po prostu nie wiem, co się dzieje. Chyba po prostu żarówka, holagenik szwankuje. Także jeżeli chodzi o torbę dla maleństwa i dla mnie do szpitala, to wszystko już spakowane, więc po prostu czekamy. Kolejna sprawa, o której chciałam wam powiedzieć, to to, że w tym tygodniu również idę i będziemy pisać plan porodu, także jestem bardzo podekscytowana i ja mam swoją położną, która tak jakby prowadzi moją ciążę, z którą się spotykam u nas tutaj w przychodni, natomiast jest jeszcze taka fajna, bardzo sympatyczna studentka, która się uczy na położną i która zawsze na tych wizytach się znajduje i to jest naprawdę wspaniała dziewczyna, z którą zawsze mogę porozmawiać, która jeździ ze mną na każdy skan, która jest cały czas pod telefonem, w tygodniu pisze mi SMS-y, jak się czuje. Także ta studentka również na planie porodu będzie i również z tego, co się orientuje, przy moim porodzie będzie. Także w tym tygodniu będziemy pisać plan porodu, jestem bardzo podekscytowana i właśnie Lorna, bo tak ma na imię studentka, która również tą ciążę z położną prowadzi, powiedziała, że fajnie by było, żeby Krzysztof był również na tym planie porodu, bo jak wiecie, Krzysztof przy porodzie również będzie. Także zobaczymy, jak to wyjdzie, spotkanie jest na 10:00, mam nadzieję, że Krzysztofowi po prostu uda się jakoś wyrwać z pracy i na ten plan porodu pojedziemy razem. Słuchajcie, także mówię, no zaczynam się już stresować i w sumie czuję taką euforię, bardzo chcę, żeby ten dzień już nastąpił, czuję się taka jakaś silna wewnętrznie, że mogę góry przenosić, natomiast ja wiem, domyślam się, jak to wszystko wygląda.
nie wiem, no jest, znaczy wiecie co, powiem tak, kobiety, które są w ciąży, były w ciąży, urodziły już dzieci, dokładnie wiedzą, co mam na myśli. To jest strach wraz z euforią, natomiast no muszę urodzić i jak chodzę ostatnio po ulicy, po jakichś tam sklepach, to patrzę na kobiety z małymi dziećmi, bądź ogólnie z dziećmi, mówię, no tak, no przecież nie ja jedna na świecie rodzę. Także ta ekscytacja, podniecenie razem z nerwami, ze stresem, czy wszystko się uda, czy wszystko będzie dobrze, już tam gdzieś we mnie buzuje. I jeszcze chciałam wam powiedzieć taką ciekawą historię, bo mam spotkania z położną w jakimś tam danym tygodniu i pomiędzy tymi spotkaniami mam też spotkania w przychodni ze zwykłym lekarzem, gdzie po prostu przychodzę na 15 minut, to jest tak jakby standardowa regułka, czyli po prostu no, oddaję mocz, badamy ciśnienie, słuchamy bicia serduszka maleństwa, pani doktor, pielęgniarka bądź pielęgniarz mierzy mi brzuszek, pyta jak się czuję i dziękuję, do widzenia, sayonara, spadaj do domu. I miałam taką śmieszną sytuację, bo ostatnio miałam pana pielęgniarza, u którego byłam w moim 7. albo 8. tygodniu ciąży i który po prostu ma około 80 lat. I słuchajcie, jak byłam w 7. czy 8. tygodniu ciąży, to pan mi po prostu moją ciążę wyliczył, że będzie trwała dużo, dużo dłużej, bo wyliczył mi na koniec grudnia. I uwierzcie, byłam naprawdę bardzo zdziwiona, bo nie wiedziałam, jak to jest możliwe. Później oczywiście zadzwoniłam do przychodni i wszystko zostało wyjaśnione, że jednak w listopadzie. I jakże było moje zdziwienie, kiedy po prostu w tym tygodniu, ostatnio, byłam u tego pana pielęgniarza po 80. Wizyta zamiast 15 minut trwała 5 minut, pan robił wszystko o tak, także słuchajcie, no było po prostu zabawnie. No i czułam oczywiście jak zwykle po takiej wizycie niedosyt, bo po prostu no, trwało to naprawdę kilka minut. Do tego w pokoju było tak gorąco, że myślałam, że padnę tam na zawał. Kiedy powiedziałam to mojej położnej i studentce, to stwierdziły, że tak to jest, że w przychodniach jest naprawdę wielki ruch, oni mają określony czas i muszą zrobić to szybko. Także no wiecie, tak ostatnia moja wizyta w przychodni po prostu wyglądała. Kolejna rzecz, to dużo z was pisało mi, żebym zaopatrzyła się w Tantum Rosa i tak też zrobiłam, z tym, że ja dostałam to od mojej Madzi już naprawdę dawno, dawno temu, jakoś na początku mojej ciąży, ponieważ Magdzie się nie sprawdziło i stwierdziła, że odda to właśnie w moje ręce. Na pewno ze sobą zabiorę do szpitala, w sumie to wrzucę nawet zaraz do mojej torby do szpitala. Kolejna rzecz, słuchajcie, patrzcie, muszę tutaj trochę... Sorry. Kolejna rzecz, to dostałam od mojej wspaniałej Wicki, która tak dobrze mnie zna, wiadomość na Instagramie, że pracuję w Origins, dla Origins i że chce mi wysłać kilka próbek i tak dobrze mnie zna, wie, że uwielbiam te kosmetyki. Zobaczcie, jak pięknie zapakowane tutaj kosmetyki przyszły w takim oto woreczku i szybciutko pokażę wam, ile próbek dostałam. Pierwsze to jest oczywiście mój ulubieniec, z czego bardzo się cieszę. Również moja mama będzie mogła teraz sobie u mnie wypróbować. To jest Drink Up Overnight Intensive Mask, czyli po prostu coś, co uwielbiam. Kolejne to jest taki mousse do mycia twarzy. Tutaj mam jeszcze maseczkę, kolejną próbkę, maseczkę. Już wam pokazuję coś, co jestem bardzo ciekawa, bo nigdy nie miałam. A wiem, że jak Karola była w Londynie, to kupowała i to jest miniaturka tej maski oczyszczającej pory, także również bardzo się cieszę. Mam krem, mam serum do twarzy, także będzie testowanie. Jestem naprawdę ciekawa, bo jak wiecie, ja te produkty po prostu uwielbiam. Okej, i to chyba by było na tyle, wszystko o czym chciałam wam dzisiaj powiedzieć. Nic specjalnego, ale chciałam się z wami podzielić tym moim takimi moimi przedporodowymi przemyśleniami. Paznokcie przemalowałam i tutaj oczywiście wyglądają na czerwony, ale to nie jest czerwony, to jest taki winny kolor, bardziej trochę winny, nie czerwony, coś takiego. Dobra, ja się zabieram, słuchajcie, będę robiła sobie przekąskę, ponieważ jeszcze mam trochę czasu, dopóki Krzysztof wróci do obiadu. Będę sobie robiła szparagi, a żeby nie było nudno, to szparagi owinę plasterkami bekonu, także zaraz wam pokażę. I na dzisiaj to by było na tyle. Aha, i jeszcze jedna rzecz.
Chciałabym bardzo podziękować, naprawdę, bardzo, bardzo mojej wspaniałej widzce, która przysłała do mojej skrytki, do Białegostoku przepiękne nasze zdjęcia, tutaj możecie zobaczyć z naszej sesji ślubnej, z naszego ślubu oraz moją, takie czarno-białe, wyglądają naprawdę wspaniale. Dziękuję za miłe słowa i za życzenia i za te przepiękne zdjęcia. Mama oczywiście, jak tylko coś od Was przychodzi do skrzynki, od razu mnie o tym informuje, robi zdjęcia, także dziękuję mojej wspaniałej widzce jeszcze raz za tak wspaniałe prace, naprawdę się wzruszyłam i za wszystkie ciepłe słowa i pozdrowienia. Ja również Ciebie pozdrawiam. Dobra, ja się zabieram za szparagi, owijam w bekon, wstawiam do piekarnika i po prostu będę sobie szamała. Proszę bardzo, taką niespodziankę dzisiaj przyniósł mi kurier i słuchajcie, elektryczna szczoteczka z firmy Foreo. Te szczoteczki, tą firmę w sumie możecie kojarzyć z tych takich, wiecie, szczoteczek do mycia twarzy, a tutaj jest nowość, właśnie szczoteczka do mycia zębów, elektryczna. Ja wybrałam sobie w kolorze miętowym, są jeszcze różowe, purpurowe, z tego co pamiętam chyba jeszcze czarne. Jesteś jedną z pierwszych osób, która otrzymuje od Foreo tą rewolucyjną szczoteczkę Sonic, szczoteczkę do zębów Issa, chyba tak. I ta szczoteczka będzie dostępna w perfumeriach Douglas. Także ja zabieram się, słuchajcie, za testowanie. Mam nadzieję, że sprawdzi się świetnie i już nie mogę się doczekać, kiedy dzisiaj nią umyję swoje ząbki. Okej, kochani, mam szparagi, mam bekon, zaraz jeszcze je sobie umyję, ale chciałam Wam pokazać, jak to po prostu wygląda. Biorę sobie takiego szparaga, biorę sobie plasterek bekonu i co robimy? To po prostu obtaczamy sobie takiego oto szparaga plasterkiem bekonu. I słuchajcie, ja Wam na razie pokazuję, jak to mniej więcej wygląda, natomiast wydaje mi się, że te plasterki bekonu są zdecydowanie za duże, także będę musiała je sobie poprzecinać, bo po prostu zobaczcie, no ten szperek utopił się w bekonie. Także ja się zabieram za zawijanie szparagów, doprawię solą morską, pieprzem, wszystko wrzucam do piekarnika, tak gdzieś na 20 minut, 15-20 minut i to danie powinno być gotowe. Jeżeli zrobicie takie szparagi w bekonie, to koniecznie dajcie znać, jak Wam smakowały.